coś się zepsuło. Kiedy graliśmy sobie, to ja sobie trochę zostałem na tej sieci i wyrównałem sobie trochę teren. One eternity later. Co krowy jedzą? Krowy jedzą z... wiem jak się to nazywało... pszenicę. Aha. Czyli musimy się dzielić tym, co jemy z krowami, no? Słuchajcie, znowu zachodzi. No, tak czasem jest, Mikołaj. Niestety. Znaczy, jeśli byś mógł, to jeśli chciałbyś, możesz mi pomóc w kopaniu. Na wyrównywaniu terenu. Ja dzisiaj mam swoje rzeczy do roboty. Zaraz mogę ci pomóc, ale czekaj. Ja chciałem jeszcze zasadzić to nowe pole. Bo to o wiele mocniej by mi to pomogło. Ale to trochę tego jest. Okej. Tylko obsadzę otwory do. Dobra, mam jakąś, wiesz, to do... Co? Żeby coś złapać i to pędkę? Trzymać, taką uwięź. A nie, smycz. Nie, to się na szyję zakłada, no. Nie, mam slajma, ale tam od podróżnika to mi się udało to zdobyć bodajże dwie. Okej. Okay. Ja to zaraz przetransferuję sobie krowy. Przetransportuję. Jeśli masz lagi, to ale sorry. Ale na chwilę. Nie mam. A bo właśnie obciążą serwer. Okej. Okay. Bo zbiera właśnie wodorost i no sporo ich trochę jest. Okej. Okay. Dobra. Server już. Server will be restarted in a few seconds. Adjust the system load. Aha, czyli jednak tak zrobiłeś. Czyli przeciążyłem serwer najwidoczniej. Albo po prostu za długo gramy. O Jezu. Server zamknięty. Waiting in Kiwi. Kiwi to jest kolejka po brytyjsku. A po amerykańsku to było line. Hmm, ja wiedziałem. Fajna ciekawostka. Czekaj, też cię wywaliło? Tak. Trzeba zestajtować. Ja myślę, że... Znaczy to możliwe, że przez to, że za długo gramy już. Znaczy my już nie, gramy. Nie, wątpię. Dwie godziny ponad. Nie, wątpię, że to przez to. Wydaje mi się, że raczej popsułeś go wodorosty, żeś zbierał. To jest możliwe. Ale ostatnio, kiedy grałem, no to też tak miałem. Nagle mnie wypaliło. Ciekawe. Może też coś robiłeś takiego? Nie, kopałem. Ja w ogóle, twoi bracia oglądają ekipę Freeza? A. Nie? Okej. Nie. I bardzo dobrze. A właśnie, wyobraź sobie, że ja dzisiaj zrobiłem takie bardzo fajne kanapki z poszatowanym jajkiem i dałem to Antkowi, a on normalnie polał to ketchupem. Mój Boże. Ja nie wiem, to trzeba mieć zarobić, żeby tak zrobić, bo... No dobra, ja idę spać. I ty też to zrób. Jak ja muszę zbierać wodorostem, bo zaraz znowu się przeciąży serwer. Okej, masz na razie co jeść, bo wydaje mi się, że ten stak chleba, który mam, to można by oddać krówką na razie. Myślę, że tak, ja mam póki co wodorosty. O nie, zabrałeś łóżko. A, no tak, bo teraz mam łóżko u siebie. Dziwne. No, a ty się w ogóle kładziesz spać, bo ja cały czas czekam. A, okej, dobra. Bo pomyślałem sobie, że jak jeszcze idziesz spać, to trochę sobie posadzę jeszcze. A. Tutaj, bo w sumie trochę mało, jak jest tylko stak chleba z tego całego pola, więc postanowiłem zrobić większe pole. Wiesz, jak to jest. Dobra, wiem. Spracowało się na rynku. Dobra. Wow, ale to jest ułatwienie, taka winda. Normalnie to bym musiał się to kopać tak bardzo głęboką dziurę za każdym razem jak chcę wejść, a żeby wyjść to ją zakopywać. Teraz mogę sobie się przypić. A dobra, wiesz co, może jak będę szedł do ciebie, to wykopię tą dziurę, o której mówiłem, żeby wyjść z tego, stąd właśnie. No dobra, możesz sobie szybko wykopać. Tam masz łopaty. Nie, ja mam na razie, czekaj. Ale czekaj, już zrobiłem dla ciebie tych łopat. A, okej. Okay. Mam bardzo mało miejsca w ekwipunku. Znaczy, jeżeli chcesz, to możesz sobie schować rzeczy i na przykład dirt i kamień i piasek, to te skrzynki. No, w ogóle jest taki kabaret limo, gdzie tam był Abel Giza. Aha. Tam zrobił filmik, w
w którym niby jest reżyser, obecnie Gizan, to jest amerykańskim reżyserem i reżyseruje film o skrzypcu. O skrzypku. Tylko, że on jest Amerykańczykiem. Czyli takim robaku. Jeszcze raz? Nie, nie o Bachu, jak się inny. No i powiedział. Aha, no tak. No i kiedy dostałem scenariusz, to uważam, że to jest szlut na film. Nie ma żadnych wybuchów, szalanin. Ale ja zmieniłem to. No i tam mówią, że pod koniec filmu, kiedy cała wioska wybucha i coś tam. I potem mówią, że kiedy Szypek umiera, to jego skrzypce cofają się wcześniej, zamieniają się w sześciometrykowego Transformersa, żeby chronić go. I sami producenci Transformersu dzwonili do niego, jak to zrobili. Okej, okay, nie masz chleba? Nie mam chleba. Nie masz chleba? Nie mam. No to masz teraz chleba. To dziękuję. Są świeżo upieczone, świeżo skraftowane chlebki. Świeżo sklepione. Ja bym potrzebował schodów. Mamy jeszcze jakieś schody? Mamy schody, tylko muszę się skraftować. A jakie swoje najmniej ulubione danie? Już się pytałeś. Chyba. Powiedziałem wątróbka. Ale nie, danie. Aha, danie. Tak to ja pytałem. To muszę pomyśleć, ty, nie wiem, w sumie danie. A jak to właściwie było, że pająki są ziomeczkami i się nie zacznie noc, tak? Dokładnie. I dopóki ich nie uderzysz. Dobra, wiesz co, korzystając z okazji, przeprowadzę krowy na górę. Strasznie, że pająków wyłazić swoją drogą. Mhm. I zadbałem o ich prawidłowy rozwój i życie, więc dlatego mają odpowiednie warunki do rozmnażania. Dokładnie. Ej, bo zrobiłem taką granicę, dokąd kopiemy i to jest okej? Okay? Tutaj patrz, że chodź, pokażę ci ten złożony schemat myślowy, który mnie do tego prowadzi. Patrz, tu kopiemy, tu nie kopiemy. Dokładnie. Okej. Okay. Ja tam też sobie tak zrobiłem. Tylko tutaj sobie poprawiam teren, żebym wydłużył to sobie. Ja nie wiem trochę, gdzie mam kopać, więc nie wiem, zużyję tą łopatę i następną i wracam do siebie. Bo potrzebuję tej ziemi, żeby naprawić zbocze góry, które popsułem. Właściwie tej do końca je popsułem, chciałbym je zbudować od zera. Bo tam mam schody. Oglądałeś może One Punch Mana? Nie, ale widziałem i słyszałem dużo memu. Bardzo śmieszne, człowiek jajko. Nie, ale Gilbert ma już to zarezerwowane. Ale ostatnio widziałem taki krótki filmik. Ten gość. I on. No i tam zaatakował jakiś gość, a on wziął i zębami zatrzymał mnie i rozwalił. Tak, to było. No. Mogę się założyć. To jest taki gość, który. A czemu? Raz z nim zaczął walczyć i miał obsesję i ma obsesję teraz na pokonanie go, że ciągle chce go pokonać i ciągle mu się nie udaje. No myślę, że takie supermocy no to są przyzwolone tylko dla łysych i dla łysych ludzi. Brodę co prawda im odejmuje, ale jeżeli są bez brody i wyglądają to i głowa wygląda jak jajko, to mają plus 50 w porównaniu do innych ludzi do ataku i do obrony. Bo tam było tak, że on po prostu tak ciężko ćwiczył, że aż wyłysiał, ale dzięki temu ma wszystkich tak i tak. No i ludzie, którzy tym więcej godzin mają, tym więcej punktów HP i siły. Tak działa w prawdziwym życiu. Myślisz, dlaczego każdy facet, który chodzi na siłownię, musi być łysy? Kto regularnie chodzi? Razers jest łysy. Okej, odsłoniłem ci tutaj trochę ziemi. W ogóle podziwiam ludzi, którzy grają Minecrafta i mają arachnofobię. Stalowe nerwy. No ale Superman nie ma takich. Dokładnie. W ogóle ludzie narzekali na to, że pszczoły są wielkie, a pająki, kurde, to co? No. Znaczy, pszczoły nie muszą być jakieś duże, przecież to nie jest prawdziwe życie. Znaczy, gdyby to było Simsy. Dobrze, to mógłby zrozumieć. Nie, ale przyczepia się tej do... tej gry to zabicie wielkiego, międzywymiarowego smoka. Właśnie chciałem to powiedzieć. Dlaczego do tego się nie przyczepić? No, właśnie chciałem to powiedzieć, że przyczepiacie się do gry, w którym są smoki i dwa równoległe wymiary. Szkielety, zombie normalnie z tej wychodzą i pojawiają się znikąd w nocy. No dodatek można z czarnych szkieletów zbudować sobie jeszcze kolejne stworzenie, które wydropi ci... Demona. Jakoś, no, demona, który wydropi ci jakąś gwiazdę. Z swojej kawki piersiowej.
I na dodatek są jeszcze istoty, które wyglądają niczym Slendermany i mogą się w jakiś sposób teleportować. Tak samo jakby przyczepiła się do Sonika o realistyczność. A jak to ten Jesz jest niebieski? W ogóle taka śmieszna sprawa, bo Sonic tak naprawdę nie wygląda aż tak mocno jak Jesz. I ja przez długi czas myślałem, że Sonic nie jest Jeżem, tylko jakimś innym stworem. No, to w sumie racja. Więc dopiero od dobrych 3 lat to wiem, że Sonic jest Jeżem. A ja przez bardzo długi czas nie ogarniałem, że Orlen ma w swoim logo Orla. Właśnie. Myślałem, że to jest jakiś po prostu znaczek. Ja też tak myślałem. Dopiero tak w pewnym czasie, kiedy tak się skupiłem i popatrzyłem, to wtedy zrozumiałem, że to jest orzeł. No właśnie. To jest, można powiedzieć, że taki easter egg bardziej niż takie logo. 1 hour later. No i patrzę, logo mojego konta, czyli kod QR. No i sobie włączę ten kod QR, bo myślę, że to jest na mój konto, a to jest tutaj piosenki. Kiedy się skanujesz sobie mój kod QR, to wyskakuje ci ta mimiczna piosenka. To Never Gonna Give You Up. Tak. Jestem tak never dumny z tego. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna go all around. Jestem ciekawy, ile osób wzięło i spytało się, ciekawe co to za kod QR. To jest ciekawe, że ziarenka trawy zamieniają się w ziarenka zboża. Ciekawe. Dobrze, to cześć. Dobrze, no to pa.